Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Dart Camillus, ta gra to Nightmares from the Deep, The Cruised Heart i bawimy się dalej. Bawimy się dalej, idziemy do infirmerii i musimy poszukać ukrytego przedmiotu. Coś tutaj znajdujemy od razu. To, co znajdziemy, weźmiemy, a potem najwyżej machionk tradycyjnie. Aha, przy okazji, zanim zacznie się dziać coś ciekawszego, to chciałem wam powiedzieć, że wkrótce pojawią się też inne gry na moim kanale. No, ale kiedy dokładnie, jakie gry, to jeszcze nie wiem, ale na pewno się pojawią. Jeszcze myślę, że nawet w tym tygodniu. Znaleźliśmy użyteczny przedmiot, pensetę. Bierzemy ją i od razu idziemy do naszych zwłok pirata. By wyciągnąć przedmiot z jego nogi. Jest to srebrny kluczyk. Srebrny kluczyk musimy zanieść do włazu z ośmiornicą. Ale najpierw tutaj coś się świeci, więc poszukajmy. Potrzebuję naprawdę dużego noża, by otworzyć ten orzech. Tu jest duży nóż. Raczej maczeta, dobra. No, ta gra polega na szukaniu ukrytych przedmiotów, więc... jest dużo tego typu zagadek. No i trzeba się niestety do tego przyzwyczaić. Niestety albo istety, bo... gdybym nie rozmawiał w trakcie szukania, na pewno poszłoby mi lepiej. Nie, sałata. Jest... Kość. Gdzie może być kość? Widzicie gdzieś kość? To jest kość, jest. Patelnia, jak wygląda patelnia? Tu mamy sonar, możemy zobaczyć, jak wygląda dany przedmiot. Tak wygląda patelnia, więc jest tu. I ości. Ości wyglądają tak. Gdzie mogą być ości? Tu są, nie. Tu są, dobra. Są, dobra, mamy wszystko. Krakersy, więc możemy przekupić tą przeklętą papugę. I mamy kranik. O, i znaleźliśmy gałkę przy okazji. I mamy wiadro z wodą, więc przy okazji możemy... nalać tą wodę tutaj, żeby nam się nie spalił garnek. Chociaż chyba nie ma takiej możliwości, ale po co ryzykować? Idziemy dalej. Co tam, gościu? Jesteś spragniony? Dobra, zaraz, już nam się grzeje. Najpierw pójdziemy tu. Papuga. Masz krakersy, dziadu. I mamy klucz. Więc będziemy mogli wyjść na pokład. Tutaj coś. Dziennik kapitański. 17 września 1718. Od kiedy posiadłem nowe moce, wszystko jest takie proste. Ludzie boją się mnie i mojej załogi. Mówią o nas z szacunkiem rodzącym się ze strachu. Nasze bogactwo rośnie. A szczęście nam sprzyja. Chcę, aby tak już zostało. Ukryłem przeklęte monety, więc mój skarb jest bezpieczny. 18 czerwca 1720. Wszystko się zmieniło, odkąd Mary jest na pokładzie. Z początku cieszyłem się z porwania i wizji okupu od jej rodziców, ale teraz, po tym, jak opiekowałem się nią, gdy wracała do zdrowia, nie jestem już pewien, czy to dobry plan.
Przeklęty kufer wygląda coraz bardziej przerażająco, a ten wredny karzeł zaczął mi grozić. Piekielne siły próbują odwieść mnie od mej decyzji, ale jestem zdeterminowany, by wkrótce odzyskać wniesiony zastaw. Mary będzie taka szczęśliwa, gdy moja przestępcza kariera dobiegnie końca. Stara klątwa przywróciła mnie do życia. Lecz cóż warte jest życie bez Mary? Muszę odzyskać także i ją. Pomoże mi w tym dziewucha, którą porwałem. Wypływam w morze, nim matka dziewczyny pomiesza mi szyki. Musiały minąć stulecia od mego upadku. Nie poznaję i nie rozumiem tego nowego dziwnego świata. Jedynie rozległe morza wciąż są moim domem. Naprzód, na wyspę czaszki. Nie powinienem był podpisywać cyrografu. Brakuje mi ciebie, Mary. Lecz wkrótce znów będziemy razem. I mamy monetę. Dobra, tutaj możemy wsadzić tą gałkę. I mamy coś. Puste butelki. Mam rum. Ha, ha, ha. Ukryty w książce. Skąd my to znamy? Mamy też monetę dla tego dziada. Więc posłuchajmy dalszej części historii. People were frightened and began to suspect Remington must have made a bargain to come by such unearthly skills. His crew was said to consist of sea monsters, convicts, and cannibals. His ship was thought to be invincible and capable of casting storms, fog, and wszystko na to wskazuje, że nasz kochany kapitan... What? No czemu to mnie straszy? Nie ma już córki tu. Czemu ta gra mnie straszy? Przecież gram w nią drugi raz. Powinna być już dla mnie bardziej łaskawa. Wszystko wskazuje na to, że nasz kapitan podpisał cyrograf. I dlatego żyje w nieskończoność. Trzeba go będzie jakoś załatwić. I tym sposobem możemy wyjść na pokład. Wyjdźmy. Znowu się teleportował. Działo pokładowe. Możemy je naładować. Ale jeszcze nie do końca. Tu mamy instrukcję. Najpierw kręcimy wajchą, potem sypiemy proch. Potem musimy dołożyć kulę. Kuli na razie nie mamy. Więc zostawiamy to tak jak jest. Nietoperek. Tu mamy... Muszę przeciąć linę, aby dostać się do zaplątanego ubijaka. To jest ubijak, który pomoże nam w ładowaniu armaty. Schody są zbyt stare i niebezpieczne, by dostać się nimi na dziób okrętu. Dobra, ale zanim pójdziemy gdziekolwiek z tego statku, to mamy jeszcze rum, który możemy dolać do naszego kociołka. Z tego co pamiętam, tak, teraz idzie tam rum. Roztwór się przyjemnie zakolorował. I teraz zobaczmy, czy coś tutaj nam jeszcze zostało. Możemy zerknąć na mapę. Tak, mamy w składzie amunicji i w kajucie kapitana mamy dostępne rzeczy. Skład amunicji jest tutaj. Możemy wziąć kulę armatnią. No tak, skąd można wziąć kulę, jak nie ze składu amunicji? I teraz jeszcze... Musimy odwiedzić naszą przeklętą papuszkę. I poszukać przedmiotów. O, do czego mi sztylet? Nie wiem na razie. A,
Aha, trzeba otworzyć kopertę. Mamy list. I mamy wszystko. Dosyć szybko poszło. Przyprawy znalazłem. Przyprawy też możemy oczywiście od razu wsypać do grogu. Niech się nam ładnie gotują. Trochę nam wyjdzie odcinek kulinarny, ale... nie możemy. Coś jest przed. Aha, najpierw limonki. No dobra. Niech będzie, że najpierw limonki. No, nie pozostaje nam chyba nic innego. Na razie wrzucimy kulę. I teraz potrzebujemy czegoś, by to ubić, z tego co pamiętam. Tak. Ale nie mamy czym, więc idziemy dalej na molo. O, tu coś jest. Wszemi wobec... ogłoszenie weselne. Wszemi wobec zawiadamiamy uroczystości zaślubin szlachcianki Mary Bannister i kapitana piratów Henry'ego Remingtona. Tutaj coś mam. Aha. Mam... Now I can keep track of my position on Skull Island. Nie wcinaj mi się w zdanie, koleżanko. Mamy nową mapę. Ale zobaczmy, jakieś mamy zadania. Na starej mapie mamy jeszcze jakieś zadania? Nie. Więc musimy iść przed siebie. Ale... aj, nie tutaj, nie tutaj chciałem. Tutaj jest coś, leży. Wędka. Bez haczyka nie powędkuje. No tak. Logiczne. Idziemy dalej. Schody. Tu się świeci dużo rzeczy. Statua trzyma w dłoniach dysk. A ta druga nie trzyma. Mamy świecę. Dobra, świeca też się pewnie przyda. Tu jest jakiś gościu. Pogadajmy. Co robisz tutaj? Have you come to free us? Oh, you're just looking for your daughter. Remington rushed through here on his way to the fortress. If you see him, give him my decomposing regards. If not for Remington and his damned bride, we would be buried like proper dead, not hanging here for eternity. Bardzo podoba mi się voice acting i teksty tych postaci. No dosłownie można się przy tym pośmiać, chociaż one wyglądają dosyć strasznie. Coś mamy tutaj. Aha, mamy monetę. Będziemy mogli ją dać naszemu koledze ze skrzyneczką. Nowe zadanie, płaskorzeźba. Mech zarósł całą ścianę. Nie zdołam się jej przyjrzeć, dopóki go nie zeskrobę. Nie mamy czym go zeskrobać. Możemy go najwyżej podpalić, ale tak to nie zadziała. Zbuduj użyteczny przedmiot. Z robaczków, tak? Więc szukamy robaczków w nadgniłym szkielecie. Mniam. Gdzie jest ostatni robaczek? Złoty ząb, nie można go wziąć? Nie, szkoda. Już nie wiem, go gdzieś sprzedał. Gdzie jest robak? No. Tu jest żaba. Serio, nie widzę tego robaka. On wygląda... tu jest, dobra, dobra, dobra. Przynętę. Znaleźliśmy przynętę, ale nie mamy haczyka. Proponuję iść dalej. Tu następny kolega do pogadania. So, it's you, the one who made Remington hightail it to his hideout. Good job, but you won't find him without getting inside the fortress, and it's a pretty solid one. Last time when the army's fleet attacked us, only the cannonballs were able to crush the walls. The massacre that happened afterward is Remington's fault. If he'd stayed true to the pirate way, we wouldn't have ended up like this. I have to warn you, though. He's still dangerous. Take this knife. It may come in handy. Dostaliśmy nóż. Widzę, że... koledzy Remingtona nie bardzo go lubią i próbują nam pomóc
nożem nie da rady tego zeskrobać. A byłem pewien, że da radę. I, ale... próbują nam pomóc, ale myślę, że tym nawet tym nożykiem, walcząc z piratem zombie, nie miałbym najmniejszej szansy. Zadania. Mamy na pewno zadanie na pokładzie i w kajucie kapitana. Dobra. Więc jak jesteśmy na pokładzie, to rozetniemy tą siatkę i wyjmiemy ubijak. I teraz skończymy ładować armatę. Działo jest gotowe do strzału. Pozostaje tylko wycelować. Dobra, wycelowałem. Podpalić ląd. Dup! No chyba trafiliśmy. Dobra, idziemy, jeszcze pójdziemy zanieść pieniążek naszemu milusińskiemu koledze. I chyba będę kończył, bo nie wziąłem sobie zegarka i nie wiem jak długo nagrywam. Ale błędy początkującego, prawda? Możecie mi to wybaczyć. Trzymaj pieniądz. One of the vessels attacked by Remington's crew happened to be on its way to pick up the young Countess, Mary Bannister, and safely transport her to her father in San Juan. The pirates boarded the ship, killed the Marines, and then donned the dead men's uniforms. At the port of call, before anyone noticed, Remington kidnapped Countess Mary, expecting a grand ransom. Dowiedzieliśmy się, że Mary została porwana, tak jak pisał w dzienniku. No i co, wyjdźmy na pokład. I pięknym widokiem na księżyc, jakąś wieżę, wyspę czaszki i różne inne fajne rzeczy zakończę odcinek. Słuchajcie, dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Mam nadzieję, że zostawicie pod filmem komentarz i łapkę w górę, jeżeli się spodobało. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Wkrótce kolejne odcinki.